Oto mój misiu. Dołącz do przyjaciół misia Brązusia i subskrybuj ten kanał, żeby żadna nowa przygoda już cię nie ominęła. Bóbr budowniczy. Pewnego dnia, gdy słońce świeciło pięknie na niebie, miś Brązuś postanowił wybrać się na wycieczkę. Tam właśnie, w otoczeniu szumu nurtu rzeki i szelestu liści, spotkał pewnego wyjątkowego bobra. Ten bóbr nazywał się Budowniczy Bóbr Boruś, a był to niezwykły bóbr z wielkim zapałem do budowania i z dużą pomysłowością. Boruś miał w głowie wielki plan. Chciał zbudować tamę na rzece, aby pomóc wszystkim zwierzętom w lesie. Miś Brązuś był bardzo ciekawy, co to za plan, więc zapytał. Co to za pomysł, Boruś? Dlaczego chcesz zbudować tamę na rzece? Boruś uśmiechnął się i zaczął opowiadać Brązusiowi o swoim planie. Widzisz, drogi Brązusiu, rzeźba rzeki jest piękna, ale czasami deszcz pada tak mocno, że woda z rzeki zalewa nasze domy i gniazda. Chcę zbudować tamę, aby chronić nasze siedliska i zapewnić więcej miejsca dla roślin i zwierząt. Właśnie z innymi zwierzętami możemy stworzyć coś wspaniałego, co pomoże nam wszystkim. Brązuś zaczął rozumieć, że to naprawdę świetny pomysł, który pomoże wszystkim zwierzętom w lesie. Z radością zaproponował też swoją pomoc i zaczęli planować, jak zbudować tą wspaniałą tamę. Zaczęli od omówienia, jak będzie wyglądać ta tama. Każdy miał pomysły, które były bardzo cenne. Boruś sugerował, że drzewa powinny być duże i mocne. Miś Brązuś miał pomysł na to, jak umocnić tę tamę. Reszta zwierząt miała pomysły na to, jak zrobić kanały, żeby woda mogła płynąć w nowe jezioro. Następnie rozdzielili zadania. Boruś poszedł w głąb lasu, żeby znaleźć najlepsze drzewa. Brązuś zaczął zbierać kamienie i glinę nad rzeką. Każdy miał swoje zadanie i był odpowiedzialny za jej wykonanie. Kiedy zebrali wszystkie materiały, zaczęli pracować razem. Boruś używał swoich mocnych zębów, żeby drzewa stały pionowo w rzece, a miś Brązuś ustawiał kamienie między nimi. Byli bardzo uważni, żeby wszystko było bezpieczne. Inne zwierzęta zaczęły tuszować wszelkie szczeliny, używając piasku i gliny. Brązuś pomagał im w trzymaniu narzędzi i dawał rady, jak to zrobić najlepiej. Wszyscy razem się cieszyli i pracowali. Było to wspaniałe uczucie, wiedząc, że wspólnie osiągną coś wielkiego, co pomoże innym zwierzętom w okolicy. To był początek przygody, która przynosiła nie tylko nowe znajomości, ale także uczyła wszystkie zwierzęta, jak ważna jest współpraca i troska o innych. Brązuś i budujący bóbr pracowali bardzo ciężko nad budową tamy. Miś Brązuś przynosił dużo gałązek i kamieni, które pomagały w konstrukcji tamy, podczas gdy Boruś swoimi ostrymi zębami wycinał drewno i układał je dokładnie na miejscu. Wspólnie pracowali z dużą starannością, jakby to była najważniejsza rzecz na świecie. Pojawiły się także inne zwierzęta z lasu, które dołączyły do nich w budowie tamy. Były to wiewiórki, jeże, króliki i wiele innych zwierząt. Każde zwierzątko wnosiło coś od siebie, pomagało i razem tworzyli niezwykłą konstrukcję, która z każdym dniem stawała się coraz większa. Podczas pracy miś Brązuś przypominał innym zwierzętom o tym, jak ważne jest dbanie o naszą przyrodę i wspieranie się nawzajem. Wspólnie możemy osiągnąć wielkie rzeczy. Bóbr
i miś Brązuś i reszta przyjaciół lasu zaczęli rąbać drzewa, używając swoich ostrych zębów i mocnych łap. Przynosili duże kamienie i piasek, który znaleźli nad rzeką. Kiedy mieli już wszystkie materiały, zaczęli budować wielką tamę. Krok po kroku. Bóbr i miś Brązuś ustawiali drzewa pionowo w rzece, używali swoich potężnych zębów, żeby wydrążyć otwory w pniach. Potem umieszczali kamienie między drzewami, żeby wszystko było porządnie zrobione. Przynosili piasek i glinę, żeby zatuszować wszelkie szczeliny i utwardzić tamę. Wszystkie zwierzęta pracowały wspólnie i pomagały sobie wzajemnie. Pracowali nad wykopywaniem kanałów, które pomagały przeprowadzić wodę w odpowiednie miejsce. Po pewnym czasie zaczęli tworzyć piękne jezioro. Wszystkie zwierzęta były zachwycone i zaczęły korzystać z nowego miejsca do kąpieli. Bóbr i miś Brązuś oraz wszyscy przyjaciele lasu byli bardzo dumni z tego, co zbudowali. Ich wspólna praca i zaangażowanie sprawiły, że wszystkim zwierzętom było łatwiej i lepiej żyć nad rzeką. Tama, którą budowali, stała się miejscem, gdzie każdy mógł cieszyć się spokojem i przede wszystkim bezpieczeństwem. Woda nie zalewała już ich domków, a rośliny kwitły. Pewnego dnia, gdy Boruś i miś Brązuś pracowali nad budową tamy, niespodziewanie pojawił się zajączek. Uśmiechnął się do misia Brązusia i powiedział, że dziś troszkę się spóźnił. Zajączek zaśmiał się i wyjął z torby kilka marchewek. Powiedział, że dostarcza marchewkę, bo przecież trzeba być dobrze odżywionym, żeby pracować tak ciężko przy budowie tamy. Marchewki od króliczka przyniosły uśmiech na twarzach budujących. W końcu marchewki były doskonałym posiłkiem dla wszystkich pracujących zwierząt, a praca szła jeszcze sprawniej. Od tego dnia króliczek stał się dostawcą marchewek na budowie tamy, a jego wizyty przynosiły radość wszystkim. Czasem nawet małe rzeczy i żarty mogą sprawić, że praca staje się bardziej zabawna i przyjemna. Miś Brązuś, Boruś i wszystkie zwierzęta dokańczały budowę tamy, a ich przyjaźń i współpraca stały się coraz silniejsze. Kiedy tama nad rzeką została ukończona, wszystkie zwierzęta w lesie zorganizowały wielką uroczystość, aby świętować budowę ukończenia tamy. Była to radosna okazja, pełna śpiewów, tańców, pysznych przekąsek. Miś Brązuś, Boruś i inne zwierzęta były bardzo dumne z tego, co osiągnęli. Podczas uroczystości Boruś wstał i podziękował wszystkim za pomoc i zaangażowanie. To pokazuje, że kiedy działamy razem i dbamy o siebie nawzajem, możemy osiągnąć wszystko. Teraz tama nad rzeką będzie bardziej przydatna i dzięki niej będzie bezpieczniej. Miś Brązuś również przemówił do zgromadzonych zwierząt. Miś Brązuś powiedział, że była to piękna przygoda, wszystkim podziękował za współpracę i zapewnił, że tama będzie służyć przez długi czas. Po uroczystości zwierzęta w lesie żyły szczęśliwie i spokojnie, wiedząc, że są ze sobą gotowe pomóc sobie wzajemnie i dbać o przyrodę. Po uroczystości świętowania ukończenia budowy tamy, Brązuś i Boruś oraz pozostałe zwierzęta miło spędzały czas razem. Pewnego dnia króliczek przyszedł z nowym pomysłem. Zaproponował z uśmiechem: mamy tyle talentów wśród naszych przyjaciół,
Spróbujmy uczyć się wzajemnie nowych umiejętności. Pomysł króliczka bardzo spodobał się wszystkim. Rozpoczęto więc przygotowania do festiwalu sztuki. Wiewiórki uczyły innych tańczyć, zajączki prezentowały niesamowite sztuczki, a ptaki organizowały koncerty z nauką pięknego śpiewu. Brązuś postanowił wystawić przedstawienie teatralne, a Boruś zagrał na swoim specjalnym instrumencie, drewnianym ksylofonie, który sam zbudował. Podczas tego festiwalu sztuki w lesie wszyscy byli zachwyceni talentem swoich przyjaciół. Każdy występ przynosił radosne brawa i oklaski od zgromadzonej publiczności. Był to czas, kiedy wszyscy mogli świętować swoje umiejętności i dzielić się swoją miłością do sztuki. Po zakończeniu festiwalu Miś Brązuś i Bóbr Boruś usiedli razem na brzegu rzeki i obserwowali zachód słońca. To był fantastyczny pomysł, powiedział Miś Brązuś. Boruś przytaknął i dodał, że każdy ma coś wyjątkowego i kiedy się tym dzieli, tworzy miejsce, aby wszyscy mogli pokazywać swoje talenty i uczyć się wzajemnie. Las stał się bezpiecznym miejscem, gdzie wszystkie zwierzęta żyły w zgodzie i harmonii, a wybudowana tama nad rzeką chroniła ich przed powodziami. Bo każdy może znaleźć sobie coś wyjątkowego do podzielenia się z innymi. Do usłyszenia w kolejnych przygodach Misia Brązusia i jego przyjaciół.